z tej strony Nominkat i witam się z wami. No właśnie, oto jest pytanie, gdzie? Oho, tam kogoś widzicie, co nie? Witam was na paczce Chroma Sky 2 i jest ze mną... Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Jestem, tak, żyję. Ożyłem, tak. Wskrzesili mnie dosłownie. Na tej wyspie się chowałem i... Patrzcie, jaki mam domek ładny, widzicie? A wiecie, co on ma? O Jezu, mam autojumpa. To patrz. Nieważne. Ale nie, czekaj, nie domek. Chodź tu, patrzcie, co on ma. A no, oczywiście. O tyle mnie nie było, że mam. I trampolinkę mam. I mam jeszcze własny, prywatny basenik w tym oto miejscu z wyskocznią i możecie sobie skakać wysoko. Pę. Co? O nie, ja nie umiem. Musisz na nie skoczyć. Oj! Widzisz? Jest! Wszystko dobre. Jest pełny, full wypas. Tak to powinno zawsze wyglądać. Tak. No tak jak widzicie, jesteśmy na nowej paczce. Obiecane przez Steve Moda, że wróci do Minecrafta, więc wrócił. A z kim innym, jak nie ze mną. No oczywiście, przecież nie będę sam wykonywał questów, przecież potrzebujemy ci człowieka od questów. No to znaczy Murzynę. Nie no wiecie, trzy lata nie było materiału, w ogóle jestem ciekaw jak to odbierzecie, więc kciuki, mile widziane komentarze, jak i u mnie, jak i u Nomi, bo filmik jest na obu kanałach oczywiście, bo perspektywa musi być obopólna, bo będzie się działo wiele. Będziemy na dwóch stronach innych wyspy, chyba, taki jest plan, zobaczymy. Będziemy się budowali na jednej wyspie, jedne questy, ale i tak czy siak będzie się działy cudawianki tam. Znaczy, na pewno jasne jest to, że gramy na serwerze, będą grały z nami inne osoby, ale nie piszcie do nas, czy można dołączyć na serwer. Nie można. Są to osoby zaufane, które dołączyły z Discorda i po prostu one jakby miały też duży wkład w to, żeby w ogóle mnie i Sejfa zgadać, więc po prostu sobie tutaj grają na innych wyspach. Dokładnie, no ale... No dobrze, dałem cię lekko ciszę, bo byłaś za głośno u mnie bynajmniej. Ale oczywiście w późniejszym czasie zobaczymy jeszcze, bo jeśli się okaże, że serwer będzie w miarę fajnie się utrzymał, to jest taka mała opcja, żeby założyć taki mały serwer dla widzów. Bo będzie serwer tylko i wyłącznie dla was, dla ludzi od Nomi, dla ludzi ode mnie, dla ludzi od Discorda oczywiście. Ale to później, tak za miesiąc, dwa, może na Mikołajki coś się wymyśli. Zobaczymy. Bo serwer jest duży, 32 GB RAMu, my korzystamy tylko i wyłącznie z 1/3 zaledwie. Resztę można wykorzystać, jeśli internet mój prywatny podoła, haha. Tak. Patrz, tutaj tu mam... żarełko. Mini lubisz domek. Mleczko? Blaze mleczko. Milk Salt. Ja mleczko nie mogę pić, bo będzie mnie brzuszek bolał i wiesz, później będzie mi ciekawie. O, zostawiłam kubek. A ta już od razu się wzięła. Nie wiadomo... No co? Kufel ci się przyda na później, rozumiem, tak? Wszyscy wiemy o co chodzi. Dobra, no w takim razie my tworzymy swoją własną, prywatną wyspę i spróbujemy zmierzyć się z questami, które tutaj dla nas wymyślono. Jej, i mamy swoją własną, prywatną wyspę! Czekaj, może lepiej, żebym nie spadł. Tak, jest wziąłem ona dosyć... wyspę najmniejszą. Jest ona dosyć mała, to fakt. Prawie największą, bo... Znaczy, prawie najmniejszą, bo była też wyspa, wiesz jaka? 3x3. Uznałem, że... jestem gruby, możemy się nie zmieścić. Moglibyśmy się nie pomieścić, to fakty. Dobra, ja jeszcze sobie podbieram tutaj te quest, my szybciutko te drzewka tutaj właśnie, pozbijamy. Czekaj. Czy to nie ty miałaś być Murzynem? Ej, czekaj, halo. Halo, czekaj, bo coś chyba poszło nie tak. Role to... są wymienne. Nie ma wymiennych roli. Jak to? Nie. Jeden pracownik sezonowy będzie. Ej, dlaczego twoja jest innego koloru? Czego ja nie wziąłem, a no tego nie wziąłem, dobrze. Jeszcze jedną. Tego nie wziąłem, okej. Okay.
doszliśmy do momentu, kiedy Sejch już zdążył zgłodnieć. Ja jeszcze nie, ale mam dwa jabłka, jak chcesz. A chyba w ogóle rewardy i tak mamy podwójnie, bo ja właśnie, no właśnie odebrałam. Właśnie chciałem to powiedzieć, że chyba mamy podwójne. Tak, bo rozmawialiśmy o tym, czy właśnie questy musimy sobie przerzucać, że raz robi jedna osoba, raz druga, ale na szczęście tak nie jest. W momencie, kiedy jedna osoba zrobi jakiegoś questa, to on jest widoczny dla drugiej, ale rewardy możemy odbierać osobno. Więc co, myślę, że craftingi... Aha, no bo craftingów się tak nie robi. Czekaj, tylko wezmę ten crafting i zamienię go na ten... na ten gdzie... craftinga? No, na ten, gdzie itemy leżą. W sensie, o, na ten. O, cyk. I tak będzie. Ukradłeś mi craftinga. Ja chciałem tylko... Nie. Ukradłaś mi craftinga, co to ma być? Nie. Tak, nie to, ale tak nie może być. Sej, przestań. Ech. Co za... Co za człowiek. Tak, ale jak będziesz robił kill-offy, to zrób razy dwa, okej? A potrzebujesz? Może się przydać. A, dobra, no dobrze, jak tak ładnie prosisz, to może jeszcze ostatecznie. Tak, teraz zajmiemy się wykonywaniem takich podstawowych questów. Aktualnie Safe robi tą zakładkę, ja zrobiłam miseczkę. Zaraz do miseczki nabierzemy wodę, ja ale... próbuję zróbmy... robić. Okej, okay, no dobra, czyli tak jak w sumie czasem się zdarza właśnie, że w paczce jakby zwykłe narzędzia, zresztą co chyba mogę wam właśnie zaprezentować, że to są tylko itemy do craftingu, nie można ich używać. Póki co jakoś to idzie. Czyli mamy brakuje mi jakiegoś jednego przedmiotu. Pojęcie jakiego. Brakuje ci wooden pickaxe'a. Zrób wooden pickaxe. Ja mówię, ej no trochę nie grałem, no przepraszam bardzo. Zobacz, a, questy są. Questy są faktycznie. No. Ej ty, dobre to jest. Tak, ja teraz robię slice, czyli będziemy sobie mogli już przesiewać powoli itemki. Oczywiście nadeszła już noc, bo wiecie. Ej, nie mam tekstury, halo. Bo ty psuj jesteś, ja mówiłem to już zawsze. Chodzi i psuje wszystko. Nie mam tekstury, zacięłam się. Gdzie? No dobra, kiedyś się odetnie, nie mam ale tego... Ja widzę. Nie mam tego z przodu, co jest. Ja widzę to, ale po co to stworzyłaś? To jest tutaj? W tym? Serio no, to jest tutaj? W questie. Nie ma tego. No jest. Nie ma tego. No w questie. Safe, czy ty masz a jakieś inne questy? A jest dalej! Ty poszłaś w inną stronę, ja mówiłem, żebyś dobiła lewy, ten dół stronę, ten naokoło, a nie. A, to ty już po prostu mi skręcasz w bok i mi po prostu psujesz całą moją koncepcję. A to tutaj jest do stworzenia kobel. Okej, ja się może lepiej zamknę? Bo tego będziemy potrzebowali, więc tak, już mamy nawet hammer. Jej! Ej, mamy questbooka. Dobrze, ja już się nie odzywam. Gdzie masz questbooka? Ja nie mam questbooka, daj questbookę. No ja mam księgę. Nie masz księgi? Hehe, byłem lepszy! Nie miałam. Ja księgę wyczarowałem. Jak wyczarowałeś? That is magic! Będą dwa. Dobra, i tak jak widzicie, musimy po prostu kliknąć naszym bowlem, czyli naszą miseczką na wodę i teraz możemy go wlać tutaj. No i tak, tutaj mamy niezaładowaną teksturę. Mam nadzieję, że na następny odcinek to się może poprawi, ale... Ile ty już tego wykonała, tych questów? Wykonałaś no... więcej niż ja przedtem, jak sam siedziałem przez pół godziny. No, przecież trzeba trochę przyspieszyć. Czy nie? No nie oddychać da się. Bozia się patrzy, się popatrz. Patrzy się, zaraz będzie grzmiała. No będzie. Serio. Serio, nie kłamie. Ja bym układ. Popatrz. Popatrz w te oczy. Popatrz, mogę kłamać? Popatrz. Dobra, idę. Nie wiem. Jakby nie jesteś przekonywujący. I weź tutaj graj. Przyjdzie, zrobi wszystko i później będzie, że Safe, po co ty tam się w ogóle wbijasz, ty nic tam nie robisz. Dobra, cały odcinek siedziałeś. Safe, chodź zrobimy klej. Czy nie? To postaw tutaj bloczka jakiegoś. Proszę. Postaw na nim droperka. Proszę. Jej, to akurat umiem, bo to robiłem. Mamy miseczki, do miseczek nalewamy wodę, do drippera nalewamy wodę i on, tak jak widzicie, skapując, stworzy nam po prostu klej. I zrobiło to się w bardzo szybkim tempie. Teraz możesz postawić... I teraz on postawić... otworzył w dół. Nie, on to otworzył w dół. Postaw swojego dirta z questa.
No, tylko Dirda zamienia na klej, a masz przecież receptury, jak sobie wpiszesz Dripper. Wierzę ci na słowo, oczywiście. Albo ja nie wziąłem questa. Dobrze, nieważne. No, powiedziałam ci, że masz Dirda z questa. To było zbyt skomplikowane. Patrz, halo. Jaka magia. To ma dziurę. Widzisz, popatrz. Co ty robisz? To nie ja, to się popsuło. Serio. Nie wierzysz mi... Drzewo. No o właśnie, widzisz drzewo, no widzisz i wszystko jasne, ale co? Safe mówił, że mu się paczka zbugowała, jak zrobił nieskończone źródełko wody. Jak widać, u nas działa. Znaczy nie, jest zadanie odnośnie stworzenia nieskończonego źródełka wody. To jest to następne, które jest do wykonania. No to zrobiliśmy. Klej! Klej! Mam! Weź się odsuń. Psuj chodzący. Nabieraj tego Dirta. To clay water bucket? No, mam to. Nie, clay water bucket nie masz. W sensie zadania. Ale mam tutaj. Bo musisz odblokować najpierw squeezer safeik. A, bo to jest... dobrze, nie. No, dobrze, więc w takim razie... w sumie dlatego mam nie i będziemy go powoli wdrażać ponownie w Minecrafta. Aha, tak, dobra, tak? To ma być to drzewko takie ścięte. Tam masz pomiędzy tymi rzeczami masz. Czekaj, bo to coś innego trzeba. Wait few second, bo ja nie widzę questa po prostu. No nie działa, mówię. No tak, nie. No. To Yang, halo. Może to nie jest siekiera. Może tak. Się zachciało siekiery, no. Rany Julek, co to ma być? Są rzeczy ważne i ważniejsze. Ale siekiera jest ważna? No najwyraźniej i teraz klikaj. Zobaczmy. Ej, działa! Działa! A na tym działa? Działa! I daje... Dokładnie ten... Nie, jest inny. Nie, dokładnie... Nie jest ten, inny. Tylko jest inny, ten. Widzisz? Jest inny. No tak, jest inny, bo dam ci raz magia. Okłód, a raz cicho. Dałam ci... Cicho. Magia. Masz. No jednak ustalone. Magia. Czemu ty się ze mnie nabijasz? Nie? Jakieś noże tutaj mam wrzuca. Mam swój wykwipunku. Dobra, już wystarczy. Halo? Ej, no nie, jak ty mi się położył to wykonywać? Mam squeezer. Ta-da. Fajnie, prawda? Mamy. I tak, ale mamy nasz mamy kaktusa. Squeezer. No, tym chyba zajmiemy się w następnym odcinku. O, już widzę, że wyczarowałeś. Ojojku! Moby! Koniec zadań, to są moby do stworzenia, no, czyli faremka. Tak. Mob to... Grinder. Mob Grinder. New Edition. To tyle. No, co mam powiedzieć? Dobrze, w takim razie w tym momencie ocencie ten filmik. Co o nim sądzicie? Czy chcecie, żebym występował dalej? Czy lepiej, żebym był bardziej jako taki cichy pomocnik gdzieś tam z tyłu, w ogóle się nie odzywał? Dał spokój tutaj Nomi, żeby mogła sobie spokojnie tutaj nagrywać. Bo ze mną to chyba nie za dobrze idzie, no ale to wiecie o co chodzi, to bywa różnie. Jej, nauczyłem się jak się patrzy na siebie. Tak. Na pewno... Pierwszy odcinek będzie dużym rozgardiaszem ze względu na to, że musimy się znowu dogryźć, znowu przyzwyczaić do nagrywania razem, ale mam nadzieję, że taka nie mam forma odcinków wam się będzie podobać. No cóż, wraca to, od czego się mój kanał zaczął, czyli wspólna paczka z Minecrafta. Od tej osoby irytującej wszystkich wokoło. I to nie ja wcale. Wszyscy cię prosili. Oczywiście. Ja dziękuję, że byliście. Dziękuję, że oglądaliście. No i do zobaczenia. Bye bye. Pa pa. Czemu ja pokazuję je pupę swoją. Okej. Okay. Hej. Pa pa.